Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pomidorowy.pl i zapraszam was już na ostatni odcinek Let's Play 102 Dalmatyńczyki Psiaki na pomoc. Ale zanim zaczniemy odcinek, chciałbym wam powiedzieć, że w poprzednim odcinku zaliczyliśmy sobie Ancient Castle, pokonaliśmy Cruelle 3, zaliczyliśmy Straszny Las, Spooky Scary Las oraz Hedge Maze, czyli po prostu w skrócie Labirynt. No, Labirynt. A w dzisiejszym odcinku zabieramy się za Devil Manor oraz fabrykę zabawek, jak i Cruelle 4, czyli dzisiaj przechodzimy już calusieńką grę. Mam pewien pomysł. Jak widzicie, kiedy kliknę F1, to dźwięk się już nie buguje. Ale zanim zaczniemy właściwą część odcinka, krótki powrót do trzeciego poziomu, bo coś chcę wam pokazać. Tak więc zaraz jestem. Dobra ludzie, jestem z wami z powrotem. Niedawno jeszcze tutaj ulungi mnie atakowały, czyli tak zwane czołgi. A więc pewnie powiecie, co tutaj przegapiłem lub o czym nie powiedziałem wtedy, kiedy zrobiliśmy ten poziom, czyli w odcinku numer 2. A mianowicie coś takiego, patrzcie teraz na to. Niby ten słup nas zabrał na górę tak jak wtedy było, co nie? I zebraliśmy te kości, ale kiedy zlatujemy, pojawia się tutaj flaga Wielkiej Brytanii. W wersji natomiast pecetowej pojawia się tutaj gwiazdka, co jest dosyć moim zdaniem bardzo ciekawe. Tak więc to jest ta różnica, o której nie powiedziałem praktycznie przez cały let's play, ponieważ zapomniałem i sobie niedawno o tym przypomniałem dzięki komentarzom waszym, za co bardzo serdecznie dziękuję, że oglądacie z uwagą let's play. Dobra, my się widzimy w takim momencie już w poziomie Devil Manor. Za chwilkę wracam do was z powrotem. Hello friend, Tibbs here again. The Colonel sent me to help you through this area. I'm certain one of the Baden brothers is in the house. So, I'll scout ahead and try to find a good place to set up an ambush. Thanks, Tibbs. See you soon. Dobra, myślę, że możemy zacząć poziom, co nie? A więc rozpoczynamy ten oto poziomik. Co my tu mamy? O Jezus Maria, jaki tutaj szalony toster. Szalony toster chce mnie zabić. Szalony toster mnie atakuje. Powiem wam szczerze, że dosyć ciekawie zapowiada się ten poziom. Nie będę tego ukrywał w żaden sposób. A widzę tutaj, że z tych talerzy wylatują kości, tak więc lightowo w sumie. I gramy sobie dzisiaj Albi. Ogólnie zastanawiam się, jak będzie wyglądał ostatni boss, bo szczerze mam pewne obawy. I niestety standardowa rzecz, co się dzieje z emulatorem u mnie, czyli po prostu kiedy nie ruszam myszką, to nagle okno z emulatorem myśli, że po prostu już nie gram, co nie? I po prostu minimalizuje mi emulator. Nie wiem czemu tak jest generalnie, ale być może da się to wyłączyć w jakiś sposób, aczkolwiek ja nie znam tych super tajnych tajnik, żeby to wyłączyć. Muzyka tego poziomu jest jak najbardziej okej. Poziom jak najbardziej oddaje pewnym stopniu grozę. I troszeczkę mi się wydaje, że już będą pojawiali się wrogowie, których żeśmy widzieli na naszej drodze, że tak powiem, ku uratowaniu wszystkich psów. Bo nie będę ukrywał, że już tego misia widzieliśmy. Tak więc coś mi się wydaje, że wrogowie będą tutaj powtarzalni dosyć, ale to tam. To jest ostatni już akt gry, tak więc można to jak najbardziej wybaczyć. A, i szczekając ten tutaj, szczekając, że tak powiem, w telewizor, nagle tutaj się, że tak powiem, pojawia jakaś gazetka. O, znowu piekło szatana, szejtana, diabła nieczystego ducha. Dobra, jedziemy z koksem. O, tutaj kogo my mamy? Hej, siema. Dobra. 25 kościołek. Nice. Bardzo mi się podoba ten wynik. Tak więc ten. O, tutaj mamy save point. Przyda się, jak zginę. O ile zginę. Mam 13 żyć, tak więc to nie jest zbytnio taka fajna liczba. Nie będę tego ukrywał. Bo 13 to jest bardzo pechowa liczba. Spooky scary dom, to jest dosłownie taki spooky scary. Boję się go strasznie. W tym poziomie mi się wydaje, że tutaj mogą być kości chamsko pochowane, ale to tylko tak mi się wydaje, szczerze. Nie wiem, jaka jest prawda dotycząca tego poziomu. I nie chcę wiedzieć w sumie. Dobra, hamburger.
w sumie nie wyleczył mnie, ponieważ nic nie straciłem za bardzo kapki zdrowia. A więc w sumie to tak trochę smutek. Muszę klikać byle jaki w sobie przycisk na klawiaturze, żeby te bugi się ogarnęły. Nie wiem dlaczego tak jest. Wybaczcie po prostu za takie tak zwane basy lub przestery w dźwięku. Gdzie to się... tutaj. Dobra. Ale czekajcie, tutaj jeszcze jest. No właśnie, kurde. Bym pominął. A, to nie byłoby fajne. A czemu w ogóle na tym X się nic nie pojawiło? To mnie zastanawia. Wiecie co, czekajcie, aż tu będę spróbował niuchać. No, na tym X się kuźwa nic nie pojawia. A dobra, ja tutaj już przyszedłem. Myślę, że to jest jakiś inny, że tak powiem, korytarz. Spoko. O, tu żyćko jest. No, proszę, proszę. To jesteśmy ustawieni w tym poziomie już. Bez hitu. Dobra, lecimy. O Jezu, ten kot jest. Good work. Now here's the plan. I've sabotaged the clock. Just bark at it, and the clock will make a noise to raise the dead. Or at least, Horace. Okay, that sounds easy. Then what? When Horace comes into the room, lead him under the chandelier, and I'll take it from there. Will do. Ta, po co ona się cofa w ogóle? Po co się, Albi, cofasz? O, mamy tutaj pierwszego pieska. Dopiero pierwszego? What? Wow, it's really bright out here. What the fuck? Czemu dopiero pierwszego? Czyżbym ja coś pominął? Niemożliwe. Przecież nic nie widziałem na mojej drodze. Ale już mamy połowę kości z tego poziomu. Bardzo mnie to cieszy. Dobra. Kuźwa. Czekajcie chwilę. Ja to ogarnę zaraz. No, kurde. Co jest grane? Czemu on czemu Albi zleciałaś? Nie, ja to zdobędę, tak czy siak, tą gość. Nie ma bata. No, mówiłem, że zdobędę. Jak jestem uparty, to tak się dzieje. Dobra. A tutaj polecę sobie do góry po tamto życie. Chociaż ten poziom troszeczkę mi przypomina teraz Kaczora Donalda Quacka Tak, albo Szalone przygody Kaczora Donalda w Polsce. Trochę ten poziom mi tę grę przypomina. Kuźwa, Albi, już do góry. No. 14 żyć. Nice. Jedziemy do przodu dalej. Dalej do przodu. W ogóle dobra, póki pamiętam. Póki pamiętam, będziemy dzisiaj wracali do jednego z poziomów, którego poprzednim razem, dwa odcinki temu nie stuprocentowaliśmy. I tak wiem, że trzeba na te portrety szczekać. Więc spoko. O. I proszę, mamy już ponad połowę tego poziomu. Nice. Może nie na wszystkie portrety, ale na część. O, tu jest pies. Sure feels good to be out of there. Jakieś chyba nowe dialogi się pojawiają, bo nie pamiętam, żeby te się pojawiały. A, czyli po prostu to się jakby przesuwa. Nice. Czy ja chcę tutaj schodzić? Nie wiem, nie wydaje mi się, że jeszcze chcę tu schodzić. Czemu tu nic nie ma? Halo.
Tutaj też nic nie ma, no co za gówno. What the fuck? Dobra. Ogólnie powiem wam szczerze, że z jakim poziomem mi się jeszcze ten poziom kojarzy, to troszeczkę mi ten poziom przypomina, żeby was nie skłamać, Gexa trójkę. Jeżeli graliście w 100% Gexa trójkę, to powinniście wiedzieć, o jaki mi poziom chodzi. Ten taki, gdzie Gex ma taki kostium Sherlocka Holmesa. Być może moje porównanie jest nietrafne, ale tak mi się przynajmniej wydaje. Tak ja przynajmniej odnoszę wrażenie, że troszeczkę poziom tym był inspirowany. Dobra, a my ratujemy psa. Halo. You're my hero. O dobra, tekst, który się już powtórzył. Powtórzył się już nie raz. Chyba już parę razy nawet się powtórzył. You're my hero, jesteś moim bohaterem. Och, och, och. Tutaj jest burger. I tam kości są. I tutaj też są kości. I to jest winda, kurde. Kurde molek. Hej, halo, halo, halo. Dobra. Nie tak. A, to już jest końcówka poziomu, z tego co chyba pamiętam. Znaczy z tego co wiem. Bo troszeczkę zbyt podejrzanie ten poziom wygląda teraz. No i... O, dobra, tu są kości za niego. Już chciałem krzyczeć, gdzie są kości za niego. Oh man, am I hungry or what? Dobra, ludzie, jestem z powrotem. Musiałem zamknąć okno, ponieważ byście słyszeli śmieciarkę u mnie. A chyba tego byście nie chcieli słyszeć. Nie będę tego ukrywał. Dobra. Mamy już 5 psów uratowanych i 94 kości zdobyte. To jest bardzo ładny wynik. Ale musimy pozostałe 5 znaleźć i jednego psa. Ja chyba wiem, gdzie ten jeden pies jest. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem. Dobra, tu chyba już nic po nas, o ile dobrze wiem. Bym musiał się tamtędy wrócić do góry. I chyba też tak zrobię. No i proszę bardzo. Which way to the bathroom? Mamy naklejkę za wszystkie psy, mamy naklejkę za ten sekretne, za to sekretne pomieszczenie. Więc czego chcieć więcej, co nie? Dobra. Spróbujmy teraz dostać się do tej windy, bo tu może coś być ciekawego. Aha, czyli się cofnąłem. Dobra. No teraz pozostaje nam szukanie tych 5 kości. Chcąc, nie chcąc. Znajdziemy je, spokojnie, ludzie. A widzicie, już jest jedna, no to 4 nam zostały. A proszę bardzo. Na pewno nie są tam, ponieważ wtedy bym widział, że są tam. Kuźde. Wech mnie tutaj doprowadza i co? Czyli muszę iść tam. Czyli tu gdzieś tutaj musimy zostawić te kości. Na pewno. No dobra, spoko. Szukamy zatem, niuchamy. Dobra, jest tutaj pierwsza. To jeszcze 3 kości nam zostały wtedy. Tu już mamy portal z 102.
pytanie, gdzie jest... Dobra, jeszcze jedna kość. Teraz pytanie, gdzie tą jedną kość zostawiłem? Proszę bardzo, Bailando, perfekto, mamy już cały poziom w 100% zrobiony. Bardzo mnie to cieszy, bardzo jestem zadowolony. I wow, mamy 17 minut nagrania. Tam wiadomo, mały edyt będzie i tak dalej. 90% już gry. Czy jeszcze 10% i mamy koniec gry. Ha, ha, ha. Toy Factory. Wow, you made it all the way to Cruella's Toy Factory. That's great. How did you get here? Well, actually, I got captured by one of Cruella's toys. It packed me into a crate and dragged me back here. How did you escape? Luckily, I'm skinny, and I was able to squeeze out through one of the crate's air holes. Ouch. So, where do we go from here? You need to get past the factory's scary machinery, rescue the last of your brothers and sisters, and make your way to the center of the factory, where you will confront Cruella one last time. Is that all? It'll be a snap! Dobra, mamy tutaj poziom fabryka zabawek, ale zanim jednak zaczniemy ten poziom, krótki powrót do wcześniejszego poziomu, gdzie zostawiłem jednego psa. Ponieważ ja wam pokażę, gdzie on był. Tak więc widzieliście, to trzeba było zrobić, żeby uratować ostatniego psa z tego poziomu. Teraz mając wszystkie psy, możemy wrócić z powrotem do właściwego poziomu, tak więc kolejny ZW. Wow, mamy 1% już. Dobra, zaczynamy już Toy Factory, czyli po prostu właściwie nasz poziom, czyli już ostatni poziom platformowy przed bossem. Dobra, tutaj uratujemy już wszystkie psy. Tak, by the way. Tak więc jedziemy z koksem. W sumie muzyka tego poziomu jest jak najbardziej okej. Serio, wpadająca w ucho, fajna. Ten poziom mi się trochę kojarzy szczerze z fabryką w Pac-Man World. Z Pac-Mana 1, rzecz jasna. Na PS1. I troszeczkę z Generator Room, nie wiem czemu. Ewentualnie z Castle Machinery, Heavy Machinery, jak i Cortex Power. Skrasza jedyneczki, rzecz jasna. Dobra, lecimy. Coś się tu stało. Czyżby to jakoś kość pominął? Że tak wykręcił sobie ten wskaźnik? Aha, kurde. Nie ma tak dobrze. Mamy tu podgląd, co będzie dalej nas czekało w poziomie i... niezbyt jestem na to przygotowany. Au. Dobra. Kurde. Zginę zaraz jak nic. No dobra. Jedziemy z koksem. What? To na te pingwiny mam szczekać? WTF? Lel. To nawet nie ogarnąłem. O Boże. Dobra, mamy pierwszego fejla oficjalnie. Tego to akurat się nie spodziewałem, serio. Z całym szacunkiem. Nie no, aż trzeba tu wrócić, bo to jest niemożliwe. A, już go nie ma. Kurde. To niezły pingwin. Dobra, mamy tutaj pierwszego pieska. Czas go uwolnić. Znowu ten sam tekst, lol. Te psy już nie mają oryginalnych tekstów, co za żal. Wcześniej to chociaż potrafiły czymś zaskoczyć, a teraz co? Jedno i to samo.
Dobra, lecimy do drugiej sekcji tego poziomu. Uhuhu, proszę państwa, co tu się dzieje? Halo. Nieźle. Wow, I'm not sure I like the look of that thing. What is it? It's some kind of crusher used to prepare metal for the robot toy assembly line. It looks pretty dangerous to me, Fluffy. Do you have any tips on how I can avoid being crushed like a recycled can? Each crusher has its own pattern and timing. I'm sure that if you watch a crusher run for a few seconds, you can learn the pattern and get through safely. Okay, Fluffy, that's good advice. No dobra, a więc tutaj mamy coś takiego, tak zwane te szybkie ściany zamykające się, które bez problemu da się, jak widzicie, zaliczyć. Tak więc nie sprawiło mi to żadnego problemu, w żadnym wypadku, w żadnym stopniu. I zgaduję, że po tamtej stronie też będą kości, dlatego... O Jezus, ale tego uniknąłem jak nic. A, widzicie, jestem tutaj już. Dobra, co my tu mamy? Źle to trochę odmierzyłem, bo straciłem przy tym kapkę zdrowia, ale tam walić. Trudno. O Boże, tylko nie żak. Ja tą muzykę rozpoznaję jak nic. Tutaj na pewno będzie jakaś kość zakopana. Na 100%. Na 100% coś się tu zaraz znajdzie, jak nic. Aha, fajnie. Kolejny? Dobrze, że go uniknąłem w miarę. Ale tamta ściana, czy to coś mnie zgniotło po prostu. Przez co straciłem kapkę zdrowia. No nie, nie fajnie. Bardzo nie fajnie. Dobra, jedziemy jak najszybciej. Speedrun. I tutaj nic nie ma? Lol. A myślę, że coś tu jest. Lel. Dobra. Muzyczka się rozkręca, ale jak mam się dostać do tamtych kości? Kurde, to jest bardzo dobre pytanie. A, wiem już jak, dobra. Przynajmniej tak mi się wydaje, że wiem. Ha, ha, dobrze wiedziałem. Czterdzieści kości. Dobrze. Pięknie! Zarąbiście! No ja już totalnie, jak widzicie, serię można by powiedzieć, że na luzie prowadzę, no bo to już jest końcówka gry, ostatni akt gry w sumie, ostatnie poziomy. Jedyne czego mi szkoda to to, że ta seria się tak szybko kończy, bo bądź co bądź jednak, no, przyjemnie mi się ją prowadzi. O kurde, halo? Wow, it's really bright out here. Dobra, dwa psy już uratowane. Nieźle. Tutaj coś jest. Wiedziałem. No i tutaj też będzie jedna kość. To się zgadza. Niech się te dźwięki ogarną, bo te basy są naprawdę niepotrzebne. A raczej te dziwne krasze dźwięków. Ta papuga już do mnie nigdy nie przemówi. Szkoda. Co to jest w ogóle? Za skrzynka. Thank you.
Dobra, wyleczę się jakoś. Wow, mamy już 50 kości, co mnie bardzo cieszy w sumie, bo bądź już mamy połowę zebraną, w sensie połowę tego poziomu. Ogólnie plan jest taki, jak będziemy walczyli z Cruellą, to chcę ją jak najszybciej pokonać. Tyle powiem. Try jumping on the flat box to get an elevator ride up to the next room. Sure thing. A więc teraz będziemy musieli skoczyć na pudełko i polecieć do następnego pokoju. Bułka z masłem. Czy to jest proste w ogarnięciu? Ale jednak zejdę tu na dół, bo może coś tu być na dole. Wiedziałem, wiedziałem. Czułem to. Dobra, lecimy do góry. Tam piesek jest, jeszcze lepiej. I'm going home. Czyżby ten piesek powiedział I'm going home, czyli chciał po prostu i już do domu? Albo po prostu już poleciał do domu, hehe. Poleciał jak ptaszek. No dobra, Boże, przestań pomidor, ty zboczeńcu, ty. O dobra, tutaj mamy coś takiego, ale zanim posłuchamy się tego pana. O! Tu coś jest. Pięknie. Coś tu jeszcze jest? Dobra, tu chyba już nic nie ma. Tak więc można wrócić się do tego zioma i posłuchać, co on ma nam do powiedzenia. This is the freakiest place I've ever seen, Fluffy. What on earth is it? We're inside Professor Farzboom's electromagnetic experiment chamber. Those cubes out there float on magnetic waves. Can we do anything with them? Yes. Each of these switches will cause a different set of magnets to turn on, arranging the cubes into a unique pattern. You can jump on the cubes after they've been rearranged, but you'll have to hurry. The magnets stay on for only a few seconds. Czyli po prostu jest to elektronika profesora Farzbooma, tego wiecie, asystenta Cruelli. Ładnie. Ładnie, żeśmy sobie odblokowali. To nieźle, żem się odblokował, nie powiem. Dobra. Bo spadłem tu na dół. Okej. Bo to jest ogólnie czasowe z tego co widzę. Strasznie to jest jakieś takie pogmatwane. Bo chciałbym tam się dostać. Czy jest mi to dane? Sprawdźmy to. Dobra, jest mi to dane jak najbardziej. A, czyli że jak jest już jedno pole magnetyczne użyte, to już nie, innych nie można użyć. Spoko. Czaję bazeusza. Dobra. Niech to opadnie. Dobra.
Tu jest życie, jeszcze lepiej, kurde. Tam się muszę dostać, jak nic. Tylko, że to muszę jakoś wykombinować. Jezu, tu było kości jeszcze, lul. Ej, dobra, już mam plan. To jest dobry plan będzie, ludzie, zobaczycie. Dobra, jednak niedobry plan, bo źle zjebałem to trochę. Za przeproszeniem, rzecz jasna. Muszę się do tamtych kości dostać, dobra. Kumam. Dobra, teraz będzie git. Zrobią się te tak zwane schody. Spoko. Haha, dobrze, pięknie. Zarąbiście. A co się stanie, jak teraz to zrobię? Tutaj. Dostaliśmy naklejkę. Tutaj byłem już, cholera. Trzeba to jakoś wykombinować. Troszeczkę sobie tu pewnie czasu spędzimy. Nie ma co. Ten odcinek pewnie i tak będzie jednym z tych najdłuższych. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra. Musimy tam się teraz dostać, cholera. Kuźde, no to się dostałem, nie powiem. A spróbujmy z tym niebieskim. Może to coś da. Gdzie jest najbliższy niebieski? No to tutaj. Ty, no to udałoby mi się, bez problemu. Tam jeszcze są te cztery kości i to będzie tyle. Ej. Ciekawa sprawa i dobrze. Dobra. Pięknie. 14 życie. To, na co czekałem. To, czego chciałem. Dobra, teraz wystarczy się tam dostać i to będzie na tyle. Idziemy dalej z poziomem, nie? No. Dobra. Już. No i pięknie, o to chodziło. 75 kości. To teraz tylko jeszcze 15, już mamy wszystko z tego poziomu. Jeżeli już uratujemy, ile tu mamy? 2 psy? To już mamy kompletne 100 psów? 102, coś takiego. No już będzie chyba 102. Chociaż nie mam pojęcia, czy rodzice się czasem nie liczą jako dodatkowe uratowanie psów. Przecież rodzice psiaków, rzecz jasna, Domino i Albi. O nich mi chodzi. Bo o kogo innego mogłoby mi chodzić, jak nie o nich. A dobra, tu jest przejście, dobra. Czemu ja tam się chciałem wracać? No, tu już mamy właściwą część poziomu. O, troszeczkę taka sekcja 2D. Raczej 2,5D. Jej, przedostatni piesek! Sure feels good to be out of there. Wybaczcie za te błędy graficzne, znaczy błędy graficzne dźwiękowe. Dobra.
Ta tutaj konstrukcja jest dosyć ciekawa, nie będę tego ukrywał. Że po prostu są takie platformy, które sobie lecą do góry i w dół i tak dalej. W sensie, że wiecie, taka przemiana jakby. O coś takiego właśnie, że najpierw leci jedna, potem druga, potem trzecia. Że tak za pomocą tych platform musimy się tutaj dostać. Spoko sprawa. A muzyczka jak najbardziej wpadająca w ucho. Chciałbym kiedyś, żeby był remake 102 Dalmatyńczyków. To by była bardzo spoko sprawa, albo reboot jakiś na PS4 czy coś. Ale byłoby grane. O Boże. Ja bym się w to tak mocno zagrywał, że nie wiem, bym może zrobił i let's play, jak i po prostu livestream. Dobra. O to chodziło. O, proszę, proszę. Czyżby tu już były ostatnie kości? Chyba coś pominąłem. Okay, puppy. You're almost at the end of the level and Cruella is nearby. Get ready and good luck. Thanks for all the help, Fluffy. Po prostu w skrócie powiedział nam o tym, że Cruella już jest jakby coraz bliżej i czy jesteśmy gotowi na walkę z nią. Oczywiście, że jesteśmy. Jakbym nie był, to nie decydowałbym się na nagranie tego odcinka. Będzie na pewno ciężko, ale nie będę ukrywał, że też... Że też to jest normalne, że będzie ciężko. Dobra, tu są, widzę, kości. Jeszcze jedna. Gdzieś jedną, żeśmy zgubili jednego psa. Dobra. Mamy już wszystkie kości, ale gdzie jest ostatni pies? To jest właśnie pytanie. Czyżbym coś pominął? Się wydawało, że wszystkie psy już uratowałem, lol. No jeszcze definitywnie gdzieś jeden się zgubił. Znowu chyba ten sam problem, co było z lodowym festiwalem. Gdzieś jednego psa żeśmy podzieli. Chyba, że on jest na końcu poziomu. To jest ten portal. Gdzieś jakiś pies jest? Pies jest, Jezus Maria. Nie, no tu nic nie ma. Typowo nic nie ma tutaj. Lol. Wiecie co? O, dobra, tu jest. Okej, okay, już chciałem powiedzieć, że robimy edyt, ale skoro już wiem, gdzie on jest, to tam się jak najbardziej udamy. Trochę byłby przypał, gdybym znowu zgubił gdzieś psa. To już byłbym hashtag ultra nubix w tę grę. Kurde, czemu ja ciągle chcę tędy iść? Lećmy tędy. Pięknie, mamy już naklejkę za uratowanie praktycznie wszystkich psów tutaj. I to już chyba będą wszystkie psy. Tak mi się wydaje, że to już będzie 102, bo wątpię, że rodzice się liczą jako tak jakby licznik. Chociaż kto tam wie, ja nie wiem. Dopiero się okaże, kiedy przejdziemy faktycznie ostatniego bossa. I cholera jasna, znowu to samo. Czemu ja ciągle tędy przechodzę? Matko boska. Dobra, czym prędzej do końca poziomu, czym prędzej. No i mamy naklejeczkę, pięknie. Bang!
96%. Czas na ostatniego bossa, Cruella 4. Zaczynamy. I can't believe it. That foul little scrapper has made it all the way here, to the heart of my toy factory. Boy, she sure likes to hear herself talk. But your canine karma has come to an end. My new super glue cannon will be your demise. Bogboo, turn on the super glue pump. Here it goes, Cruella. That sounds like trouble. We better do what Fluffy said and disable her computers as fast as possible. No dobra. Przede wszystkim zagramy sobie teraz domino. O! Co my tu mamy? Dobra, spróbujmy tam dostać się do tego działka. Czekajcie, w co ja mam, muszę strzelać? Zap. Trochę nie ogarniam, nie będę tego ukrywał. Czyli w te kwadraciki chyba muszę też strzelać. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Muzyka tego bossa jest w sumie nawet okej. Nie będę narzekał. I w tę działkę musimy strzelać. Ej, to jest myśl. Ty, to może nam się uda tego bossa pokonać w miarę szybko. Dobra, tam jest boss. Znaczy, pfu, działko. Nie zgadnę, to było tutaj. Uhuhu, teraz tu musimy. Dobra, jedziemy z koksem. Ale ten boss, on myśli w ogóle, Cruella myśli w ogóle, że ona jest fajna w jakiś sposób, wiecie? Ona tutaj chce naparzać, kurde naparzać, niby coś się niby dzieje. Że niby wiecie, chce na mnie tymi glutami naparzać. Tylko zastanawiam się, czym są wypełnione te gluty. Czy to jest jakaś toksyna, czy what the fuck to jest, kuźwa mać. Tam jest to działo, kuźwa. Dobra, muszę muszę ograniczyć wulgaryzmy, bo strasznie dużo przeklinam często. Zauważyłem, znaczy często, strasznie dużo przeklinam. Foul canine up to. No matter, it is about to become a plush toy. Może jak ona tymi łapami wybija. Czyli teraz te gówna będę musiał strzelać. Okej. Jeszcze 5 muszę zabić takich. Kurde, to jest tutaj. Te roboty muszę trafiać. Jezu, nawet tego nie zniszczyłem, cholera jasna. Ale będę przytrzymywany w tym poziomie. Nie zdziwię się, jak to będzie dopiero pierwsza faza tego bossa, że jeszcze będzie jeszcze z milion takich faz. Nie no, dobra, może przesadzam, ale tak mi się wydaje, że jeszcze to nie będzie wszystko. Gdzie teraz? A wy powiedzcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia z tym bossem, o ile ktoś doszedł do tego bossa. Na pewno ktoś doszedł. Dobra, straciłem paseczek zdrowia. Czy paseczek? Straciłem po prostu kapkę zdrowia.
Dobra, tu musimy lecieć. Lecimy jak najszybciej. Lecimy niczym gepard. Jeszcze dwóch takich. Ja pierdolę, to jest tutaj dopiero, what? No to ja się na trasę tutaj w cholerę żyć. I ten boss, z tego co wiem, nie ma checkpointa chyba. Tak mi się wydaje. Dobra. Stop that, you meddling whelp! Those computers are expensive! I have a bad feeling about this. I co teraz? What? Teraz te jakieś pola magnetyczne, czy co to jest w ogóle? No dobra, niech mi będzie, niech stracę. Dobra. Dobra, tam jest mięso jeszcze. Ej, trzeba się wyleczyć. Typowo. Pokonaliśmy bossa już. O Boże. Ej, zaliczyliśmy grę, ludzie. W 99%? What? Czemu 99? What? Help! Someone! Get me out of this gloop! Oh, say blue, my darling. Let him have it, Domino. Whoa! Now that's a pretty sight. You imbecile! You nincompoop! You grotesque, dangly geek! But. Let's go find Mom and Dad. Even though she's gone, I can still smell the scent of that Cruella woman. It's like pepper. Don't worry, Dottie. All our puppies are safe. And the police will make sure that evil woman won't bother us again for a long, long time. Now let's go home. Well, mates, this might be an opportune time to make ourselves scarce. Where? I despise traditional prison apparel. I hear someone a-coming. Let's hide. I wonder whatever happened to Cruella and her henchmen. Yeah, me too. Tell me again, you moron. How long will the gloop keep us like this? Approximately 20 years, my sweet. Not quite as long as our prison sentences. No! Is it safe to come out? Boy, that sure was a long trip. Sakai Blur! Boy, I sure hopes one of you brought sunscreen.
No a więc ludzie, dobra, przeszliśmy całą gierkę. Udało się. Tak, ludzie. Udało się nam przejść całusieńką gierkę w 100%, chociaż tam nie wiem, co się stało, że miałem 99. Być może, że czegoś zapomniałem, albo nie dostałem za coś naklejki, dlatego się nie wliczyło 100%. No i cóż, to by było chyba na tyle. Co to moja ocena końcowa? Bardzo lubię tę grę. Moim zdaniem, jak na grę z 2000 roku, wypada bardzo dobrze. I jestem w stanie osobom, które nie grały, polecić tę grę. Jest bardzo przyjemna, fajnie się gra, przyjemne są poziomy. Muzyka jak najbardziej też, grafika jak na rok 2000 też cieszy oko. Tak więc ja jak najbardziej jestem za, byście sobie zagrali, ci co nie grali w sumie w tę gierkę. Tutaj mamy, jeszcze widzicie, napisy końcowe, jak i postacie, które się pojawiają. Dobrze, moi drodzy. Nie wiem, czy mogę już cokolwiek tu powiedzieć, bo w sensie nie wiem, czy jest sens z tego względu, że już dużo praktycznie powiedziałem, praktycznie już nie mam nic ciekawego do zaoferowania, jeżeli chodzi o jakąś ciekawostkę czy coś. Jeżeli chodzi o następny let's play, nie mam pojęcia, jaki będzie. Znaczy, wiem, jaki będzie, ale nie powiem wam. Lepszy jest efekt zaskoczenia, jak jest niespodzianka. No i cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście przez tą całą serię. Będzie jeszcze odcinek ekstra, który być może pojawi się tego samego dnia lub dzień później, bo to jest tylko przejście tam 6 minigierek. To byłem ja, czyli Pomidor.pl. To byliście wy, czyli widzowie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, bardzo bym się cieszył, jakbyś zostawił subskrypcję, jeżeli ci się spodobało, lub jeżeli zobaczyłeś, że coś ciekawego nagrywam, co ty bardzo lubisz. Wiecie, fajnie byłoby, gdybyście napisali mi, czy seria wam się podobała, jakieś wady lub zalety tej serii. Będę na pewno czytał komentarze, jak najbardziej będę podatny na to, co będziecie pisać, tak więc jak najbardziej, jeżeli coś wam się nie podobało, też piszcie w komentarzach. Będę się starać, by seria, jakieś serie po prostu były jak najbardziej oglądane. No i tyle, to by było na tyle, jak widzicie. Już to jest koniec z tą grą. No i cóż, dziękuję za to, że żeście oglądali ten let's play. No i mamy 99%. Być może, że napiszecie mi w komentarzach coś, co pominąłem. Dobra, ludzie, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. No i cześć.